samochodzie, jedyna w Polsce, jedna z trzech na świecie, kobiet jeżdżących na dwóch kołach, Nela Adamczewska! Drugi samochód prowadzi Piotr Kraś, trzecim Kasper Adamczewski, a statkę zamyka Marcin Bieżoński. Ustawiamy slalom. Slalom złożony z kaskaderów. Za chwilę Nela, Piotrek i Kacper będą musieli pokonać ten slalom. Jadąc oczywiście na dwóch kołach. Ja tylko zdradzę wam tajemnicę, aby wolniej jeździć na dwóch kołach. Trudniej utrzymać samochód w takiej właśnie pozycji. Zobaczmy z tym. Zadanie dla Marcina. Marcin będzie musiał celować między dwóch kaskaderów. Między nimi nie ma miejsca, aby zmieścić się tam samochód na cztery koła. Marcin zrobi to tylko na dwóch. Uwaga! Marcin Bieżoński. I uwaga, pokaz akrobacji kaskaderskiej. W roli głównej nasi ludzie od zadań specjalnych Kuba Zel i Adrian Stachura. Oni wyjdą na zewnątrz samochodu jadącego na dwóch kołach. Ewolucja niebezpieczna, kaskaderzy w każdej chwili będą walczyć się pod kołami pojazdu. No właściwie dla siebie sposób oczywiście do góry nogami. Komuś pompujemy, pompujemy. Z Kubą i z Adrianem jeszcze się zobaczymy. Duże brawa, Adrian Stachura, Kuba Zel. A teraz Nela Adamczewska w swoim popisowym numerze, w asyście Marcina i Dawida. Słuchajcie, Nela jest jedną z trzech pań jeżdżących samochodem na dwóch kołach. Pozostałe dwie panie to obywatelki Chińskiej Republiki Ludowej. Uwaga, parkowanie między samochodami. Precyzyjnie prosimy. Tak właśnie. Zobaczcie, on jedzie na dwóch kołach, ale inaczej niż te poprzednie samochody. On jedzie po prawej stronie. To bardzo wyjątkowa sytuacja. Tak jeździ tylko parę osób na świecie. To znaczy po tej stronie, po której nie ma kierownicy. Kacper jeździ po prawej i po lewej. Duże brawa, Kacper Adamczewski! Po opasznej stronie idzie. I jeszcze jedna ewolucja związana z jazdą na dwóch kołach. Za chwilę Kasper i Piotrek spróbują wykonać dwa ciasne, synchroniczne okrążenia, jadąc na tylko na dwóch. Powiedziałem, spróbują, ponieważ to nie zawsze się udaje. Bądźmy wyrozumiali, zobaczmy, może dzisiaj będziemy świadkami tej babki za tym plotą. Najlepiej pomóżmy im, pomóżmy hałasem, żabą, zróbcie dla nich hałas, to ich na pewno zmobilizuje, zdopinguje. No i uwaga, zaczynają. Tutaj cały problem polega na tym, że oni jadą bardzo, bardzo powoli. To wymaga niesamowitej precyzji. Proszę bardzo, Kasper prowadzi jedną ręką. Kasper, to nie wydłuży się. Kto mówi? Nasz mechanik będzie miał robotę. No. Sam już na półmetku. Słuchajcie, całkiem niedaleko. Mają całkiem niedaleko do celu. I 360 stopni zaliczone! Kacper i Piotrek! Jadą dalej, nie poddają się, słuchajcie. Kacper cały czas prowadzi jedną ręką. Coś niesamowitego. Piotrek, on się chyba zawiesił. Weź go ściągnij na ziemię, no. Zawisł. Jest Kacper i Piotrek. Cała czwórka naszych
specjalistów objazdu samochodem na drogach Marcin Wierzuński, Piotr Klaś, Kasper Adamczewski, nasza jedyna niezastąpiona Mela Adamczewska. Przesiadamy się na motory i to nie byle jakie motory. Kochani, tutaj stoją ścigacze. To są te najszybsze na trasie na szosie. To nie są łatwe maszyny do okiełznania, ale na nich dwóch wyjątkowych specjalistów od ścigaczy. Dawid Marach, proszę! Kamil Znikliwor, Znikszot! Przywitajcie się z dużymi dolami. Czasami gdzieś na bocznych drogach publicznych. No ale dzisiaj są tu z nami samozrejmie ku naszej radości. Wyhamowanie na przednim kole wbrew pozorom bardzo trudny element. Nazywa się stopi. A teraz cyrkle. Cyrkle to klasyczny element stantu motocyklowego. Tak nazywa się ta dziedzina ewolucyjna ścigaczy. Panowie to stanterzy, a te wszystkie przejścia, przeskoki, przesiady, przesterkowania to kombosy. A wy, moi drodzy, bijecie brawa! Zobaczcie, ten oto wywołał po 170 km, a zobaczcie, wyglądają jak niewinne zabawki. No ale to jest klasa. Jazda na szynnym kole nazywana Billy to bez trzymanki Kamil Znikliwor Znikszot. Jeszcze raz stopi, zakończony kangurem i ponownie cyrkle. Tym razem chłopaki zaprezentują cyrkle bez trzymanki. Zasłużyli na brawa! Dla was. Pomóżcie mu brawami i zobaczcie, jak Kamil jeździ ścigaczem. Nie próbujcie tego w domu, kochani. Nie próbujcie u siebie. Kamil, Dawid, a może przypalimy kawcia jeszcze do publiczności. Chcecie? Tak! Zapalimy gumę. Tym razem, gdzieś na autostradzie wyprzedzi was taki ścigacz, to tam grubo ponad 200 na godzinę. Przypomnijcie sobie te wyczyny Dawida i Kamila tutaj dzisiaj w Energy Landi dla was. Dawid Marach, Kamil Znikliwor, Znikszot. To jest Dawid i Kamil, dziękuję bardzo. Uwaga, patrzymy na wieżę, bo na wieży znani już wam Kuba i Adrian, nasi ludzie od zadań specjalnych. Jeszcze raz brawa dla nich na powitanie. Słuchajcie, oni mają coraz to bardziej szalone pomysły, szalone i ryzykowne pomysły. Tym razem wpadli na pomysł, aby skakać z tej wieży. Panowie, no przecież to jest jakieś 15 metrów w dół. Jeżeli macie skakać na tą poduszkę, to trzeba na nią trafić. Po drugie, to trzeba wiedzieć, jak na nią spać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To nie będzie takie proste, jak wiatr powieje, a wieje wiatr. Wiecie, jak to się może skończyć? Chcecie to zobaczyć? No jak chcecie to zobaczyć, to musicie zrobić hałas. Duży hałas! A który pierwszy skacze na dół? Co teraz, nie ma chętnego? Wyliczanka do czasu. I kto? Kuba. No cóż, Kuba, trzymamy za ciebie kciuki, czekamy na ciebie na dole. Kuba, orle, nie odleć do góry. Kuba, żel! Adrian Fahura, jak
tamtego gościa to na pewno będzie coś spektakularnego. Słuchajcie, on już coś nie kombinuje. Staje na rękach na krawędzi wieży, słuchajcie. Ależ wyjątkowy skok, Adrian Stachura, duże brawa. Ale ja widzę, oni wchodzą z powrotem na górę, chyba się spodobało. No to co, zróbmy dla nich jeszcze raz hałas. Zrobimy coś trudniejszego. Tym razem 2,5 salta, Kuba Zel. Co tym razem zademonstruje Adrian. No ale Adrian czeka na wasze wsparcie, kochani. Dwa salta i pół obrotu. Adrian Stachura, Kuba Zel. Nasi ludzie od zadań specjalnych. To było niesamowite. Szacunek, naprawdę wyjątkowy pokaz. Duże brawa dla tych gości. A teraz uwaga, patrzymy na stalową kulę. Tę kulę nazywają globus śmierci. Nazywają, ponieważ w środku bywa śmiertelnie niebezpiecznie. Oprócz tego, że jest tam naprawdę mało miejsca, by jeździć motorami, to jeszcze występuje coś takiego jak siła odśrodkowa, która z jednej strony bardzo pomaga, ale z drugiej strony powoduje, że w czasie jazdy, szybkiej jazdy odpływa krew z mózgu. To może prowadzić do utraty świadomości, to się zdarza, że przekracza się tą cienką linię, zdarzają się wypadki. Przywitajcie dużymi brawami Walter Pinto i Paweł Horbacz. Dołączy trzeci motocyklista, Radek Barć. No teraz tam naprawdę będzie ciasno. Tam nie będzie ani milimetra na błąd. Bardzo ważna jest synchronizacja. Oni muszą idealnie w tym samym momencie wystartować. Muszą zachować to samo tempo. Muszą kontrolować odległości między motorami. To będzie bardzo trudne, bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne. Uwaga, chwila skupienia. Wystartowali, pomóżcie im! Pomóżcie brawami! Globusie śmierci. Na pewno jest tak jak nastawić. Brawa, duże brawa.
Oni zaraz wyjadą do środka, pobiadą tu bliżej, pokażą swoje twarze. Myślę, że każdy z nich z osobna zasłużył na wasze uznanie. Walter Pinto! Radek Barć! I zapisany w księdze rekordów Guinnessa Paweł Horbacz! Brawa, duże brawa! Motocykliści w Globusie Śmierci. I uwaga, wracamy do kaskaderki samochodowej, a raczej do filmów akcji, z których ta kaskaderka się wywodzi. Żaden szanujący się film akcji z udziałem kaskaderów samochodowych nie może obejść się bez pewnych klasycznych, tradycyjnych elementów. Na przykład zwrot o 180 stopni w poślizgu, nazywany zawrotką Piotrek i Dawid. Panowie, jeszcze raz zawrotka. Piotrek, Dawid, ale publiczność nie klaszcze. Podkrzyjcie atmosferę troszeczkę. Trochę do dymu. Robimy za tyle. Teraz mamy scenografię jak z planu filmowego. Możemy kontynuować. Jota w wykonaniu Kacpra i Marcina. Chcecie jeszcze raz? Uwaga, powtarzamy ją też, tym razem samochody pojadą naprzeciwko siebie, oczywiście na wsteczku. Nazwa tego elementu pochodzi od nazwiska kierowcy, który pierwszy go wykonał. Rzadko oglądany, trudny, no ale dzisiaj jest z nami Kacper van Adamsen. W jego wykonaniu Altonen 360. Bezbłędnie, Kacper na rzeczki. Chcecie jeszcze? Dajcie, no to teraz trochę sprawdzi. Jak klasyka, to na przykład balet, balet. Pośród tych kierowców ma na co dzień problemy z parkowaniem równoległym. Zobaczmy, jak parkuje równolegle kaskader samochodowy. Dawid Kaczyński. Parkowanie równoległe, synchroniczne. Piotrek i Kacper. Yeah.